Cześć! Co jest najważniejsze podczas nauki języków obcych? Jaki element? Czy gramatyka, czy może coś innego? Otóż najważniejszą sprawą jest słownictwo. Bez słownictwa nie jesteśmy w stanie komunikować się, a o to przecież w języku chodzi. Słownictwo jest najważniejsze. Im więcej słówek znamy, tym lepiej. Porównaj sobie takie dwie sytuacje, gdy powiemy zdanie typu: ja wczoraj iść kino. Każdy nas zrozumie, że wczoraj, tak, poszedłem do kina. Czas przeszły, komunikacja będzie miała miejsce, więc cel języka jest osiągnięty. Natomiast nawet jeżeli znamy czas przeszły, wiemy perfekcyjnie, jak stworzyć czas przeszły w jakimś języku, na przykład w angielskim, ale nie znamy słowa kino i wtedy już przepadliśmy. Komunikacja nie zajdzie, ponieważ nie znamy kluczowego słówka. Tak więc, jak widzisz, słownictwo jest naprawdę najważniejsze. Istotną sprawą jest też nie ograniczać się tylko do takiego podstawowego, bazowego słownictwa. Ważne jest, żeby poznawać, rozwijać słownictwo i poznawać nowe, bardziej zaawansowane słownictwo. I właśnie o tym będzie dzisiejszy materiał. Przedstawię Ci dzisiaj kolejnych 15 zaawansowanych angielskich przymiotników, dzięki którym będziesz brzmieć lepiej, będziesz posługiwać się bardziej zaawansowanym językiem, no i Twój język nabierze nieco kolorytu. Mówię kolejnych 15 słówek, ponieważ jest to już druga część tego mini cyklu. Pierwszą część, zaraz po obejrzeniu tego filmu, możesz obejrzeć tutaj. Ok, bez zbędnego przedłużania przejdźmy do tych przymiotników. Zaczynajmy, let's go! Zaczynamy od przymiotnika mind-boggling. Mind-boggling, czyli taki niezrozumiały, trudny do pojęcia. Na przykład quantum physics is mind-boggling for most people. Czyli fizyka kwantowa jest nie do zrozumienia, niewyobrażalna dla większości ludzi. Mind-boggling. Następne słówko to perceptible, perceptible, czyli zauważalny, dostrzegalny. Na przykład his change in behavior was perceptible, czyli zmiana w jego zachowaniu była zauważalna. Perceptible. Kolejne słówko to petrified, petrified, czyli bardzo przerażony. Bardzo wystraszony. Na przykład I was petrified when I heard that noise at night. Czyli byłem bardzo przerażony, gdy usłyszałem w nocy ten dźwięk. Petrified. Następny zaawansowany przymiotnik to plausible. Plausible, czyli wiarygodny, prawdopodobny. Na przykład his explanations are plausible, czyli jego wyjaśnienia są prawdopodobne, wiarygodne. Plausible. Dalej mamy ciekawe słówko, ciekawy przymiotnik rusty, który oznacza po pierwsze dosłownie zardzewiały, że coś jest zardzewiałego, jakiś metal, ale rusty może też odnosić się do jakichś niećwiczonych umiejętności. Na przykład after not playing tennis for 5 years, my skills became rusty. Czyli po tym, jak przez 5 lat nie grałem w tenisa, moje umiejętności są takie zardzewiałe, dosłownie powiemy. Czyli są słabe, troszkę spadły te moje umiejętności. Rusty. Kolejny przymiotnik to biased. Biased, czyli stronniczy. Na przykład we can't trust this journalist. He is clearly biased. Czyli nie możemy ufać temu dziennikarzowi, jest stronniczy. Biased. Kolejny przymiotnik, blunt. Blunt oznacza taki bezpośredni. Na przykład I didn't like that she was so blind in her criticism. Czyli nie podobało mi się to, że była taka bezpośrednia w swojej
krytyce. Bland. Dalej mamy przymiotnik compelling. Compelling, czyli przekonujący. Na przykład, the police showed the evidence that was compelling enough. Czyli policja przedstawiła dowód, który był wystarczająco przekonujący. Compelling. Następne słowo to conceited. Conceited, czyli zarozumiały, taki próżny. Na przykład, he is such a conceited man. Czyli jest takim zarozumiałym, próżnym człowiekiem. Conceited. Kolejny przymiotnik to daunting. Daunting, czyli taki przerażający, zniechęcający. Na przykład, the daunting task of climbing Mount Everest seems impossible at first. Czyli takie przerażające, zniechęcające zadanie wspięcia się na Mount Everest na początku zdaje się być niemożliwym. Daunting. Kolejny przymiotnik to defiant. Defiant, czyli nieposłuszny. Na przykład, despite the teacher's warnings, he remained defiant. Czyli pomimo ostrzeżeń nauczyciela, on cały czas jest nieposłuszny, pozostał nieposłuszny. Defiant. Kolejne zaawansowane słowo to excruciating. Excruciating, czyli taki bardzo, bardzo bolesny. Na przykład, the excruciating pain in my leg makes it difficult for me to walk. Czyli przeszywający, bardzo silny ból w nodze sprawia, że ciężko mi się chodzi. Excruciating. Kolejne bardzo zaawansowane słówko to exhilarating. Exhilarating, czyli porywający, ekscytujący. Na przykład, the life of actors must be exhilarating. Czyli życie aktorów musi być ekscytujące, porywające. Exhilarating. Kolejny zaawansowany przymiotnik to exuberant. Exuberant, czyli pełen energii, entuzjastyczny. Na przykład, she is always so exuberant, czyli zawsze jest pełna energii, entuzjastyczna. Exuberant. I ostatnie słówko na dziś to fierce. Fierce, czyli taki intensywny, dziki. Na przykład, the competition between those two teams is always fierce, czyli rywalizacja między tymi dwoma drużynami zawsze jest taka zaciekła, dzika. Ok, podsumujmy sobie przymiotniki z dzisiejszego filmu. Powtarzaj po mnie. Mind boggling. Trudny do zrozumienia. Perceptible. Zauważalny, dostrzegalny. Petrified, bardzo przerażony. Plausible, wiarygodny, prawdopodobny. Rusty, dosłownie zardzewiały, ale również w kontekście jakichś umiejętności, które nie są ćwiczone. Biased, stronniczy. Blunt, bezpośredni. Compelling, przekonujący. Conceited, zarozumiały, próżny. Daunting, przerażający, zniechęcający. Defiant, nieposłuszny.
excruciating, bardzo, bardzo bolesny, exhilarating, porywający, ekscytujący, exuberant, pełen energii, entuzjastyczny, fierce, intensywny, dziki, gwałtowny. Zapamiętaj wszystkie dzisiejsze przymiotniki. Dzięki nim twój angielski naprawdę będzie brzmieć o wiele, wiele lepiej. Daj znać w komentarzu, który przymiotnik był dla ciebie nowy. Przypominam o pierwszej części, w której poznasz kolejnych 15 przymiotników. Dzięki temu będziesz znać już 30 fajnych, zaawansowanych angielskich przymiotników. Zachęcam do oglądania innych filmów na kanale. Łapka w górę, subskrypcja. Do zobaczenia w następnym filmie. Dzięki za dzisiaj.